sasi, nie? I gramy na rolu. Rozumiecie? Dokładnie tak. Moi drodzy, witamy was bardzo serdecznie w rozdziale drugim o tytule trudnym do wymówienia i mimo, że może bym go wymówił, to jednak nie chcę zaczynać tego odcinka od łamańca językowego i może na przykład od jakiegoś takiego przejęzyczenia czy coś w tym stylu, więc przeczytajcie go sobie, jeśli wciąż nie wiecie, jaki jest tytuł. Natomiast no, bardzo dużo się wydarzyło w czasie ostatnich sesji, bo nasi bohaterowie są na tropie Simulacrum Sedefkara i nie próżnują w prowadzonym poszukiwaniu. Z jednej strony mieliśmy trochę osobistych historii, głównie związanych z Antoanem i tym, że jego syn Krzysztof udał się gdzieś w podróż. Nie wiadomo naprawdę, tak naprawdę z jakiego powodu. Dzięki temu, albo może lepiej jednak powiedzieć przez to, poznaliście dość nietypowego kula, który niegdyś zwał się Guillaume, który okazał się być bardzo przyjemnym stworzeniem, no bo już raczej nie człowiekiem. W jakiś sposób udało mu się uspokoić Antoana i jego żonę Claire co do bezpieczeństwa Krzysztofa i tylko powiedział o tym, że Krzysztof wyruszył gdzieś albo do, albo w pobliżu Konstantynopola. Natomiast wciąż tak naprawdę nie wiadomo do końca, jakie są przyczyny tej podróży. No i później nasi bohaterowie ruszyli tropem samego symulakrum. Najpierw dostali się do Biblioteki Narodowej w Paryżu, w której to jak na razie udało im się odczytać tylko jedno ze źródeł dotyczących raczej może nie nawet samego symulakrum, a hrabiego Fenalika, który był właścicielem owego artefaktu jeszcze przed rewolucją francuską. I był to pamiętnik pewnego pruskiego szlachcica, który opisywał o swojej podróży i tam też wspomniał o Fenaliku, o osobie bardzo dobrej, bardzo szlachetnej, która to trafiła w dość niejasnych okolicznościach do szpitala psychiatrycznego w Charenton. No i też była wspomniana jego willa w Poissy. Jest jeszcze parę innych dokumentów, czy też źródeł, które będą opisywały hrabiego Fenalika, jednak one z racji na to, że są pisemne, że mają już całkiem sporą liczbę lat, to muszą zostać przepisane i trochę też przetłumaczone z racji na starą francuszczyznę przez studenta i paru jego kolegów, z którego pomocy postanowiliście skorzystać. I tak jak będziemy zaczynali, to macie dopiero następnego dnia po południu od niego odebrać te tłumaczenia. Oprócz tego nasi bohaterowie byli właśnie w samym szpitalu Charenton. Ta wizyta była chyba najdziwniejsza, dlatego że z jednej strony dokumentacja hrabiego Fenalika praktycznie jest pusta, bo jest tam wpisany tylko fakt jego przyjęcia i nie wiadomo, jakie są jego dalsze losy. Natomiast udało się też przede wszystkim Firiemu porozmawiać z sekretarką dyrektora, no i dowiedzieć się o dziwnej historii, w wyniku której życie najprawdopodobniej stracił poprzedni dyrektor szpitala. Jeden z pracowników został bardzo mocno poszkodowany, praktycznie stracił rękę w wyniku ataku jakiegoś pacjenta, dziwnego pacjenta, który tak naprawdę pojawił się znikąd w tym szpitalu, bo nie był jednym z obecnych wówczas w szpitalu pacjentów. Zajął się nim właśnie nieżyjący już doktor Del Plas, który był dyrektorem. Pacjent ów był w takim stanie katatonii, mówił w dziwnych odmianach greki i łaciny. Stosował na nim doktor Del Plas praktykę elektrostrząsów, no i sam w wyniku, jak głosi oficjalna przynajmniej wersja, nieszczęśliwego wypadku przy elektrostrząsach zginął. No i później nasi bohaterowie jeszcze na chwilę zahaczyli do Guillauma i dowiedzieli się od nim też trochę o hrabim Fenaliku, bo Guillaume kiedyś przez przypadek spotkał hrabiego Fenalika, kiedy sam był biednym człowiekiem i hrabia Fenalik mu pomógł w jego biedzie, więc raczej potwierdza to tą tezę, że był to jakiś dobry człowiek, który skończył w jakiś sposób zastawiony przez jakiś złych, niecnych ludzi. No i obecnie nasi bohaterowie udają się do Poissy, gdzie była niegdyś posiadłość hrabiego Fenalika. Moi drodzy, i właśnie zacznijmy. Ja się domyślam, że pojechaliście samochodem Antoana tam. Mhm. Zatem jedziecie taką spokojną drogą pośród lasów
Jest w tym momencie już powoli się robi w zasadzie ciemno, dlatego że jest już popołudnie, po godzinie 16. Zaczyna padać śnieg, lekko pruszy z nieba i sprawia, że wszystko wokół jest coraz bielsze. Ta droga nie jest długa, to jest raptem 30 km, więc sądzę, że może nawet niecała godzina. I właśnie zatrzymujecie się już w Poisy. Poisy jest to niewielkie miasteczko, liczące sobie, no, może trochę ponad 20 tysięcy ludzi, a może mniej. W każdym razie jest bardzo przyjemne, nie jest wymarłe. Nie, wręcz przeciwnie, może nie ma tutaj zbyt wielu turystów, ale miejscowi zastępują ich aż w zupełności. Dlatego, że zatrzymujecie się właśnie przy rynku, tam można zostawić samochód. Wokół jest kilka kawiarni i widzicie, że one tętnią życiem. W środku są miejscowi, którzy rozmawiają, jest taka żywa atmosfera. Część osób też przechadza się spacerując po wąskich uliczkach Poisy. Jest tu taki klimat trochę jak w tych takich amerykańskich, uzdrowiskowych, czy też narciarskich miasteczkach, gdzieś wyrwanych trochę lasowi, bo Poisy jest otoczone dość szczelnym lasem. I jest to bardzo urokliwe też miasteczko, bo z jednej strony jest tutaj trochę nowoczesnej, ładnej, eleganckiej zabudowy, ale z drugiej strony wciąż są tutaj, w przeciwieństwie do większości Paryża, średniowieczne budynki. To tak wszystko się miesza w takim miejscowym, przyjemnym kolorycie. Jest też biało, ta biel śniegu odbija pomarańczowe światła latarni i czujecie się tutaj tak kameralnie i całkiem przyjemnie. Naprawdę... Powiedz mi, czy tam jest zabudowa taka klasyczna, francuska, że ona jest taka niewysoka dosyć? Jak najbardziej, tak. To jest miasteczko takie budynek, bardziej prowincjonalne. Ta posiadłość hrabiego Fenalika, ona była taka tą mieszanką stylistyczną, ale ona była, zdaje się, taka dosyć wyższa, więc prawdopodobnie gdyby ten budynek się zachował, to on powinien raczej wystawać ponad resztę architektury, prawda? Mógłby, natomiast wiesz, no często jest też tak, że jednak szlachta budowała się gdzieś bardziej na takich większych gruntach, nie? Więc poza, nie? Więc skoro nawet mówiło się, że to jest Poisy, to mogło być pod Poisy, nie? Jasne. To miasto aż tak nie zmieniło swoich rozmiarów, nie urosło, nie wiem, dziesięciokrotnie, więc wciąż ono może być gdzieś dalej, nie? Aczkolwiek nie widzicie nigdzie tego. Tak jak zostało wspomniane, sprawdzenie tego, gdzie taka rezydencja może się znajdować, no to jest kwestia udania się do ratusza, który jeszcze o tej porze może być otwarty, chociaż nie macie aż tak dużo czasu. To trzeba się sprężyć w takim razie. Mhm. Śnieg trzeszczy pod waszymi butami i odchodząc uliczkę od rynku znajdujecie się przed urzędem miasta, który nie jest w żaden sposób większy od reszty budynków. Ma dwa piętra, jest tylko ubogacony taką kolumnadą przed drzwiami. Jakby miała trochę podkreślić wagę tego budynku dla miejscowych. W środku niewielki hol, tak naprawdę dwa tylko takie stanowiska dla petentów, dla ludzi, którzy chcą załatwić jakieś sprawy. Jedno jest zamknięte, przy drugim siedzi jeszcze jakiś mężczyzna, który widać, że już zbiera swoje papiery i szykuje się do wyjścia. To ja tam od razu podbiegam, może nie podbiegam, ale tak dosyć szybko do niego podchodzę. Przepraszam, mamy jeszcze jedną małą sprawę. Słucham. Z tego co wiemy, w Poisy mieszkał kiedyś pewien francuski szlachcic o nazwisku Fenalik. Dokładnie 200 lat temu i chcielibyśmy się dowiedzieć, jeżeli to możliwe, gdzie się mieściła jego rezydencja? O, no proszę. No tak widzisz, się przez chwilę zastanawia, jakby sam nie do końca wiedział, jak do tego dojść. To chyba trzeba będzie przejrzeć dokumentację. Nie wiem w zasadzie, czy mamy jeszcze taką z 18 wieku.
podchodzę, jakby robię tam dwa kroki do przodu, staję obok Antoana. Bonjour, monsieur. Sytuacja jest taka dosyć szczególna, ponieważ towarzyszy nam tutaj znana gwiazda filmowa, Madame Bennett, i zasadniczo słyszeliśmy o tym, że ta posiadłość hrabiego Fenalika, było to miejsce o niezwykłej architekturze, i chcielibyśmy dowiedzieć się jak najwięcej o tym, ponieważ być może mogłaby posłużyć to, co z niej zostało, jeżeli cokolwiek się zachowało, nawet niekoniecznie nad powierzchnią, ale ze względu na specyfikę również jakieś elementy piwniczne czy coś takiego, jako plany zdjęciowe do potencjalnego później, do potencjalnej produkcji filmowej. A ze względu na to, że zostało nam bardzo mało czasu, terminy naglą, to może być jedna z naszych ostatnich nadziei. Oczywiście to się, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i okaże się, że znajdziemy tutaj wdzięczne miejsca, to jakby cała lokalna społeczność na tym zyska i niewątpliwie również, prawda, myślę, że urzędnicy również będą zadowoleni, prawda, ratusz wszyscy. A jeśli pan nam pomoże, to na pewno jak wspominam pan chociażby swój adres, albo nawet do urzędu wyślimy imienne zaproszenie na pierwszy seans. Tak, to co panowie powiedzieli, to absolutna prawda, a o tym miejscu słyszeliśmy, że ma niesamowity wręcz potencjał. To fascynujące i bardzo by nam zależało, naprawdę. Mhm. Tak skwitował te dość wasze długie przekonywania go. Nie zrobiło to na nim zbyt dużego wrażenia, ale też nie mówi wam nie. Znaczy, chyba nie jest zbyt zainteresowany tym filmem, ale chyba nie znajduje również dobrego powodu, żeby w tym momencie tak po prostu wam odmówić. Zatem lekko widać tak na jego twarzy niezadowolenie, natomiast podnosi się i mówi: proszę w takim razie chwilę zaczekać. Mija trochę czasu. On gdzieś poszedł. Jednak wraca, widzicie, że trzyma takie duże teki pod swoją ręką. To nawet nie są takie teczki na kartki zwykłej wielkości, to są bardziej takie duże tekturowe opakowania na coś zdecydowanie większego. Rozkłada jedną z nich, wcześniej zakładając rękawiczki. Widzicie, że robi to z bardzo dużą, z dużym takim namaszczeniem. I rzeczywiście widzicie, że to jest dość stary plan Poisy i okolic. Później zdecydowanie już szybciej otwiera drugą teczkę, która wydaje się obecnym planem Poisy. Patrzy na jedno, patrzy na drugie. Kiwa głową i mówi: z tego, co mi się wydaje, to posiadłość, która jest na tym planie przynajmniej oznaczona jako własność Comte Fenalika, powinna być obecnie pod adresem de la B6 i to jest dom państwa Lorienów. Czyli posiadłość jest, jak rozumiem, zamieszkana? Miejsce, na którym się to posiadłość znajdowała, nie wiem, to z tego, co mi się wydaje, to raczej nie jest to ta sama posiadłość. To znaczy, no, dom państwa Lorienów nie wygląda jak XVIII-wieczna posiadłość szlachty, z tego, co mi się wydaje. Ale nie jestem znawcą architektury, ani nie znam się wybitnie na historii każdego budynku w tym mieście. Rozumiem. No cóż. A kim są ci ludzie? Mógłby nam pan powiedzieć? Pan Lorien jest miejscowym lekarzem. Bardzo szanowana osoba tutaj. Znakomicie. W takim razie, jako że pora już jest taka nie najwcześniejsza, nie będziemy pana dłużej zatrzymywać, bo domyślam się, że w taką pogodę jak najwcześniej chciałby pan skończyć pracę i udać się do domu. Miło. Dziękujemy bardzo za pomoc. To już i tak wiele. Miłego wieczoru. Nawzajem. No to trzeba w takim razie znaleźć
Zastanawiam się, czy pała jest odpowiednia do tego, żeby nękać tego lekarza. To jest popołudnie. Jest lekarz, każdemu może coś się stać o każdej porze dnia i nocy. Kogoś coś boli? No, niby tak, ale w momencie, kiedy okaże się, że jednak nikogo nas nic nie boli. Może nie idźmy w tę stronę. Może się nie, powiedziałbym, jakby abstrahując od wszelkiego egzystencjalnego bólu, który może nam towarzyszyć, myślę, że możemy tę całą naszą historię dalej ciągnąć i po prostu zapytać go o ewentualne pozostałości tamtej architektury. Tak, jak najbardziej. Sylwan, a to jest takie bardzo późne popołudnie, takie podchodzące już pod wieczór, czy jeszcze gdzieś tam słońce nie zaszło? Też w sumie jest zima. Nie no, powiedziałem, jest po 16. Okej, okay, okej. Okay. To jest... Ile w tym czasu momencie nam zajmie dotarcie tam? No to przejść, to jest paręnaście minut. No tak, rzeczywiście najbardziej godzinę na odwiedzenie. No to możemy tam pójść. Wiesz co, tam jeszcze, jeżeli jest gdzieś po drodze, a podejrzewam, że jest jakaś winiarnia, to kupię jakieś lokalne wino, żeby tak z pustymi rękami w razie czego. Mhm. Jak najbardziej. Do dostępu do takich dóbr jest tutaj pod dostatkiem. Zatem przechodzicie uliczkami Charenton, przepraszam, nie Charenton, tylko Poissy i utwierdzacie się w przekonaniu, że naprawdę jest tutaj miłe miejsce i że jest to miłe miejsce i chętnie spędzilibyście tutaj trochę więcej czasu, gdybyście tylko mieli możliwość. Przechodzicie, kiedy mijacie rynek obok kościoła Notre Dame de Poissy. Bardzo taki schludny, gotycki kościół, no wiadomo, nie tak olbrzymi jak katedra Notre Dame w Paryżu, ale również mający swoją taką urokliwą, gotycką formę. Powiedz, Sylwan, bo to moje zboczenie zawodowe. Czy my się bardzo na tle miejscowych wyróżniamy, czy zwracamy jakoś uwagę, czy raczej jest to miejsce, no bo 20 tysięcy, no to i dużo i mało. To mogą na nas zwracać uwagę, a mogą niekoniecznie. Znaczy, ja nie widzę żadnego nawet elementu, którym mielibyście się wyróżniać spośród ludzi. Jesteście grupą 4 mężczyzn i 1 kobiety ubranej elegancko. Jesteście we Francji, jakbyście, wiecie, nie wiem, byli gdzieś w jakiejś małej wiosce w Jugosławii, to może faktycznie byście się wyróżniali. No tutaj no, każdy jest ubrany. No, tak, czyli jakby... nikt na nas nie zwraca jakoś uwagi specjalnie. Nie, w sensie nie widzę żadnej nawet jakiejś jednej cechy, którą byście się bardzo... No może po prostu jesteście dobrze ubrani, no ale no we Francji nikt nie zwraca uwagi na kogoś tylko dlatego, że jest dobrze ubrany. No to jest bardzo dobrze, końcu... ale jak kraj elegancji. I jak na nas nikt nie zwraca uwagi, to znaczy, że może nie jesteśmy śledzeni. Możliwe. Może. Nie jesteście. Może nie jesteście. Albo śledzą nas bardzo dobrze. Albo śledzą nas bardzo dobrze. Tak. Przechodzicie dalej, mijając Notre Dame pod kamiennym łukiem, który kiedyś był częścią dominikańskiego klasztoru, teraz jednak oddziela tą część miasta od reszty, właśnie tutaj, gdzie wchodzicie. Jest tutaj już ciszej, jest tutaj spokojniej, idziecie pustą wieczorną alejką, aż w końcu rozpościera się przed wami park. Mijacie ten park i w takich naprawdę urokliwych okolicznościach dopiero docieracie pod dom państwa Lorienów, który jest tak naprawdę pośród gdzieś tego parku. Kiedyś ten park razem z domem był całości posiadłością hrabiego Fenalika, teraz tylko część tego terenu jest wykrojona pod posiadłość, reszta jest po prostu publicznym parkiem. Tutaj jednak widać, że ten dom jest bardzo ładny, ale no w żadnym wypadku nie przypomina tego dziwacznego budynku, o którym czytaliście. Jest tutaj, to jest prosta taka raczej XIX-wieczna jeszcze konstrukcja z ciemnego kamienia, dachówki, taka dość falista konstrukcja pokryta teraz w całości śniegiem. Wygląda to na dom zasobnych ludzi, ale bez jakiegoś nadmiernego przepychu. To, co zwraca waszą uwagę, to, że mur pokrywają pnącze
pnącza róż. Jest ich naprawdę mnóstwo. Pewnie na wiosnę zapach i widok musi być tutaj niezwykły. Teraz jednak w zimę te róże przypominają bardziej drut kolczasty i są takie dość ciemne i ponure. Tak, kojarzą się z murem w Śpiącej Królewnie. Sylwan, a czy... Bo w sumie teraz rysują mi się takie dwa scenariusze, bo jeden jest taki, że ta ich posiadłość została zbudowana, powiedzmy, na fundamentach, na tym, co zostało z tej posiadłości Fenalika, albo te pozostałości posiadłości Fenalika są gdzieś jakoś w innym miejscu, być może na terenie tego parku, tego publicznego. Czy dałoby się to wtedy zauważyć, przechadzając się po tym parku? Zauważyć to raczej nie, ale z tego, co patrzyliście na ten plan, kiedy urzędnik rozwijał go przed wami, to dom Lorienów jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym była posiadłość Fenalika. No zresztą to całkiem logiczne, żeby zbudować dom tam, gdzie są już jakieś fundamenty. No to powierzchniowo jak to jest? Jest mniejszy. Jest na pewno mniejszy, więc na przykład takie, tam jak miałeś te zaznaczone schody do piwnicy, to teraz tak, no to wiesz, masz pod tym względem dobrą pamięć do jakichś planów i budynków, tak, no ja właśnie chciałem, próbowałem rozkładu sobie, pomieszczeń. Znaleźć punkty odniesienia i gdzieś tam, to wiesz, masz na przykład wrażenie, że te schody prowadzące do piwnicy są w tym momencie no po prostu w ogrodzie gdzieś, nie? O, a to jest bardzo ciekawa i cenna informacja. Ale one są na terenie ogrodu ich, czy już na terenie potencjalnie raczej tego... Raczej ich. Ta posiadłość nie była aż tak olbrzymia, żeby w ogóle rozrastać się na park. Nie, okej, czyli rozumiem. Dobrze, fajno. Fajno. To jest ciekawa bardzo informacja. No dobrze, moi drodzy, to co? Chodźmy, zapytajmy. Może akurat czymś ciekawym gości nas gospodarz. I ruszam w sumie przed siebie w stronę bramki, czy tam bramy. Jest taka furtka, która w ogóle jest otwarta, nie? Tutaj zdecydowanie wszyscy się czują spokojnie, bezpiecznie, więc nie ma tutaj jakichś zabezpieczeń. Otwieracie ją. Nie boję się, że ktoś zacznie im przekopywać ogródek. Najwidoczniej nie. Dom jest absolutnie, widzicie, no w tym momencie ktoś jest w środku, z komina unosi się stróżka dymu, w oknach są światła włączone. Kiedy idziecie, no to zapewne ktoś was zauważył. I nawet nie musieliście jeszcze zapukać w drzwi, kiedy one się otworzyły. Gdzie stanął w nich mężczyzna, gdzieś tak po 40, dobrze wyglądający, ubrany w taki domowy surdut. Ma wąsy takie lekko na końcu podwinięte, dość taką zimistą cerę i całkiem jowialną twarz. Kręcone włosy, które w tym momencie są nieułożone i są w takim lekkim nieładzie, część opada mu na czoło. Uśmiecha się do was. Dzień dobry państwu. Bonjour, monsieur Lorien, jak mniemam. Entourage. Owszem, doktor Christian Lorien, miło mi poznać. Czy moglibyśmy panu zająć chwilę? Naturalnie. Jeśli to będzie dłuższa chwila, to zapraszam do środka, żebyście państwo nie marzli tak tutaj, bo wyjątkowo dzisiaj zimno jest. Bez wątpienia może się okazać dłuższa chwila, ale więcej opowiemy w środku. No to wchodzimy. Zapraszam. Słyszycie takie szybkie kroki, widzicie małą dziewczynkę. Wygląda tak na 3-4 lata, jest ubrana w czarną sukienkę, ma włosy tak zawinięte na kokardkę, jest taka dość pulchna i z wesołą twarzą. Tak przybiegła, kiedy usłyszała, że ktoś przyszedł, i pyta: tato, kto to jest? Jeszcze nie wiem, Kiteri, zaraz oboje usłyszymy. I ja myślę, że w tym momencie, albo w międzyczasie, jeżeli byłaby taka możliwość, przypuszczałbym Hayley w drzwiach i mówił: Madame Bennett, zapraszam. A proszę przodem. Tak, żeby dać już mu taki sygnał po prostu, z kim może mieć do czynienia. Oczywiście, jeżeli zna ten gość postać Hayley, tak? Z szklanego... Mam wrażenie, że bardzo dziękujemy za gościnność. Ja korzystając z uprzejmości Luki, tak właśnie przechodzę trochę przodem i bardzo dziękujemy. Faktycznie jest strasznie zimno.
Mam nadzieję, że nie zajmiemy długo. I patrzę z uśmiechem też na dziewczynę. Mina tego człowieka sugeruje, że raczej zna Hayley, ale przez taką kulturę nie będzie sam siebie zaczynał temat. No, znaczy, o, jest pani aktorką i tak dalej. Widać, że jest niezwykle takim pełnym galanterii gentlemanem w takim francuskim wydaniu, nie? Pozwoliliśmy sobie przynieść drobny prezent. Tutaj podaję te butelki wina. O, naprawdę? To musi być w takim razie jakaś poważniejsza sprawa, skoro od razu przychodzą państwo z prezentem. Bardzo mi miło. To naprawdę uprzejme z państwa strony. Tak nakazuje kultura. No właśnie, jak już jesteśmy przy temacie kultury, to przecież nie będę tak państwa trzymał na korytarzu. Zapraszam do salonu. Może państwo się napiją kawy? Na kolację jeszcze za wcześnie. Oczywiście, bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Również poproszę. Dobrze. Wiesz, jeszcze jakby zanim się, bo teraz pewnie będziemy zostawiać płaszcze i tak dalej, to ja dokonam całego tego zapoznania, poprzedstawiam wszystkich tutaj i wiesz, żeby dopełnić formalności. Zauważacie też, w salonie wisi zdjęcie doktora Loriena i kobiety, jego żony. Właśnie tej żony jeszcze nie widzieliście. Kittery jakby podbiega do ciebie Hayley, tak patrzy na ciebie uśmiechnięta, mówi: ale jest pani ładnie ubrana. Masz śliczną sukienkę. Ja tak przykłócam przy niej. No, i uśmiecham się do niej. Wyciągam. No pewnie, że nie byłoby nudno, gdyby była taka sama. Poza tym powiem ci, że w taką na pewno bym się nie zmieściła. Jest śliczna. A może masz jakieś swoje ulubione zabawki? I tak, wiesz, zagaduję trochę tą małą, widząc, że ona jest taka kontaktowa. Ona ja oceniam, się... że ona może być w żałobie na przykład, że to dlatego jest czarna sukienka? Czy że raczej nie, po prostu? Raczej. Okay. Znaczy może być, znaczy inaczej, może być, ale nie musi, nie? Sam fakt, że ktoś ma czarną w tym kręgu kulturowym nie oznacza, że od razu jest to żałoba, aczkolwiek tak, może być. A są tam w ogóle jeszcze w otoczeniu jakieś elementy, które by wskazywały żałobę? Nie widzicie takich. Jest to czyli bardzo skrótny, raczej... taki elegancki salon z dobrymi meblami. Okej, okay. Czyli po prostu żony raczej nie ma dlatego, że nie ma, a nie dlatego, że zmarła. Możliwe. Jest to całkiem prawdopodobne. I wasz gospodarz dość szybko uwija się z kawą w kuchni. W międzyczasie Kittery jest taka naprawdę żywa, tak gdzieś zainteresowana, przygląda się wam wszystkim, tak jakbyście złamali taką rutynę, która tutaj panuje popołudniami. No i wreszcie wasz gospodarz pojawia się ze srebrną tacą, jest ładny imbryczek, mleko, filiżanki, kładzie, jakieś tam ciasteczka są też na takim małym talerzyku, rozdaje wam wszystkim, sam siada, uśmiecha się jeszcze i mówi: no dobrze, proszę państwo, w takim razie w czym mogę pomóc? Przy takiej szczodrej gościnie nie możemy już trzymać dłużej pana w niepewności. Otóż sprawa jest ważna i poważna. I wielka. I przechodząc do rzeczy, może najlepiej będzie, jak Hayley o tym opowie, bo to w końcu głównie o tę naszą gwiazdę tutaj chodzi. Przesadzasz, Antoine. Rzeczywiście sprawa może jest poważna, ale czy wielka? Wie pan, doktorze, chodzi po prostu o to, że rzeczywiście zamierzamy nakręcić film. Może się okazać znaczący, może się okazać ciekawy, ale to, co jest rzeczywiście ważne, to to, że dowiedzieliśmy się, że tutaj, na terenie, na którym teraz stoi państwa piękny dom, kiedyś znajdowała się również budowla całkowicie niezwykła. I był to dom niejakiego hrabiego Fenalika, o ile się nie mylę. Byliśmy bardzo zaciekawieni tym, jak to teraz wygląda i czy państwo może, jako obecni tutaj właściciele, mogliby nam coś objaśnić, jeżeli chodzi o historię tego miejsca, jeżeli chodzi o to na przykład, co zdarzyło się i co się stało z pozostałościami po uprzednim gospodarzu. To naprawdę miejsce z niesamowitą historią, nieprawdaż? Poprosiłbym was wszystkich o rzut na spostrzegawczość. Ciekawie się doskonale, to mój konik.
Wow, ale jesteście wszyscy sokole oka normalnie. Spod Hidden? Dobrze. Tak, bo jeszcze sukcesy ciężkie, to znaczy ciężkie sukcesy, trudne sukcesy. Pięknie, no macie wyczulone zmysły może po tej wizycie w szpitalu psychiatrycznym. Wiecie, to nie jest jakaś... Czy wiecie, on już tam dzwoni po kultystów. On raczej, widzicie jak pijecie tą kawę, on co jakiś czas sięga po filiżankę, pije małymi łykami. Widzicie, że kiedy to robi, no to wiadomo, lekko mu się zsuwa rękaw tego kubraka, który ma założony, tego kaftana takiego. I widzicie, że ma naprawdę taką paskudną szramę na ręku, na ręce, na przegubie. I jest dość ona dziwna, bo z jednej strony nie wygląda na świeżą, a z drugiej strony jest gdzieś na tyle taka rozjątrzona, że już gdyby to była dawna, to powinna się zagoić. To już tak przykuwa to jakoś na pewno spojrzenie. On natomiast znowu tak delikatnie się uśmiecha. Bardzo ciekawy temat. Przyznam, że no takich gości jeszcze nigdy nie miałem. Chociaż wydaje mi się, że ktoś ostatnio też poruszał temat tego szlachcica przy mnie, ale... O, a kto taki? A Sylwan, jak on mówi o tym, że takich gości jeszcze nie miał, czy jakby... Czy on to mówi szczerze i to w takim kontekście, że nikt nie był u niego z takim pytaniem? Jak najbardziej. Jak najbardziej, okay. Bardzo uprzejmy. Sylwan, wiesz co? Nie widać, żeby w jakkolwiek sposób gdzieś było kłamstwo podszyte pod tym, co on mówi. Słuchaj, ja tutaj, wiesz, zwracam uwagę na pewne szczegóły i wiesz, i jak siedzę w tym salonie, rozglądam się, wiesz, po otoczeniu, patrzę na to, wiesz, czy to jest dom człowieka, który samotnie wychowuje córkę, bo wiesz, samo to, że on nam sam to wszystko przygotował i podał, że on nie ma żadnej gosposi na przykład, to już świadczy albo o tym, że mimo tego, że jest lekarzem, jest, że jest szanowany, to status majątkowy nie do końca pozwala mu utrzymać gosposię, że nie jest, że jest trochę krucho, bo raczej wtedy ktoś o takiej pozycji miałby taką osobę, albo właśnie, że powinna tutaj być żona i ten cały dom powinien być jakoś tam, prawda, wspólnymi siłami ogarniany, albo przez żonę, albo przez nich oboje. I wiesz, czy tu są ślady takie wskazujące na to, że to jest dom jednak wdowca, czy rozwodnika, czy kogoś takiego? Czy jest on na przykład, czy jest on zadbany i tutaj widać gdzieś tę kobiecą rękę, czy na przykład, wiesz, może być tak, że tej żony akurat tutaj, wiesz, nie ma, dlatego że powiedzmy, nie wiem, no wyszła gdzieś, czy nie dotarła, albo... Czy są jakieś ślady, które by wskazywały na to, że tutaj jakieś takie detale w otoczeniu, które by wskazywały na przykład na to, że ona mogła zostać, nie wiem, że tu doszło do jakiejś przemocy i ona mogła zostać porwana i wiesz, w tej chwili on próbuje coś tam ukrywać przed nami. Wiesz, ja różne od razu scenariusze, tak nawet patrząc nie kultystycznie, ale przestępczo patrzę. Wiesz, i go tak, wiesz, taki raz, że cold reading, jeżeli chodzi o takie właśnie szczegóły, takie zimne, wiesz, czytanie, a dwa, że właśnie też pod kątem takich, no, czysto bandyckich historii, z jakimi mogłem do czynienia mieć. No to rzuć w takim razie na spostrzegawczość. Ja ponieważ nic się nie odzywam. Ale wiesz co, tutaj jeden punkcik wydam, bo tylko jednego mi brakuje, także jeden punkt szczęścia wydam. Nic się nie odzywam, ale to nie znaczy, że nie jestem zaangażowany w naszą rozmowę z nim, bo ja z kolei analizuję tego człowieka pod kątem człowieka, zbieram wszystkie dane na jego temat i też przypatruję się córce, bo też mam pewne zboczenie zawodowe, szukam zawsze też dysfunkcyjnych ludzi w społeczeństwie i patrząc na to, jak oni się zachowują, co mówią, jak nas obsługują, jak on się zwraca do niej, jak ona do niego, no szukam różnego rodzaju dysfunkcji. Czegoś, co powie, że powinniśmy na coś zwracać uwagę. Z mojej własnej wrodzonej paranoi też nie piję tej kawy. Okej. Okay. Może coś jest tam dosypał. Jest to bardziej złożona obserwacja i trochę skomplikowana jak na tak krótki czas, więc poprosiłbym cię o rzut na psychoanalizę. A Sylwan, w sumie ta córeczka jego czym się teraz zajmuje? Tak
kręci się wokół was, jakby tak trochę, no tak jak kilkuletnie dziecko, no musi się ruszać, żeby jakby coś robić, więc jakby, ale cały czas tak blisko was się gdzieś kręci i też jest zainteresowana Hayley zdecydowanie najbardziej ze wszystkich. I momencik, teraz będą trzy rzeczy. Rzut Fieriego, rzutnika i odpowiedź na pytanie, które zadała Hayley, bo jesteśmy w trakcie rozmowy, więc już na razie niech nikt nic innego nie deklaruje, bo to za dużo rzeczy w jednym czasie by się działo. Fieri, ty... Ja wydałem ten punkt szczęścia, żeby... Tak, rozumiem. Widzisz, że jest to dom raczej zadbany, więc no albo faktycznie, nie wiem, on dba o porządek, albo jest żona, no ewentualnie, wiesz, no, może być gosposia, tylko nie wiem, ma dzisiaj wychodne, albo po prostu, nie wiem, popołudniami jej nie ma, bo robi obiad i na przykład idzie sobie, nie? To też Jasne. Nie jest tak, że każdy lekarz, szczególnie, wiesz, gdzieś na prowincji, stać go na gosposie. Raczej to jest taki trochę zbytek, może jak byłby w Paryżu lekarzem jakimś dobrym, to wtedy byłoby go stać. No nie każdego też stać na taką pomoc domową, nawet jak jest się lekarzem i ma się ładny dom. Oprócz tego nie widzisz zdecydowanie niczego, co by było w jakimś nieporządku, co by sugerowało, że doszło tutaj do jakichś nieprzyjemnych okoliczności. Jest to dobrze zadbany, elegancki, schludny, czysty dom. Nick. Kittery jest bardzo żywą dziewczynką, bardzo ma dużo w sobie takiej energii. On sam jest takim kulturalnym, dystyngowanym dżentelmenem. Nie dostrzegasz ani w jednym, ani w drugim niczego dysfunkcyjnego, nie dostrzegasz w tym żadnych dziwnych bądź nieszczerych tematów. Przynajmniej na razie wydaje ci się, że jest wszystko w porządku. Hayley, ty zadałaś właśnie to pytanie, kto o to pytał. On tak na chwilę się zawiesza i mówi: teraz trudno mi sobie przypomnieć, widać to było jakaś krótka, niepozorna sytuacja. Może jeszcze sobie przypomnę, natomiast no niestety obawiam się, że nie będę mógł jakoś państwu szczególnie pomóc, gdyż no, nasz dom nie jest tą samą posiadłością co owego szlachcica i no, my wprowadziliśmy się tutaj, jesteśmy tutaj powiedzmy pierwszym pokoleniem, które mieszka w tym domu. Zbudowaliśmy go z żoną wspólnie i szczerze nie interesowałem się nigdy historią tego terenu. Kiedy tutaj się pojawiliśmy, to tutaj nic nie było. To były tylko jakieś ruiny, jakieś no, walające się kamienie, które jeszcze zostały po tym poprzednim budynku. No wiem, że on był większy niż nasz dom, bo to widać było, jak kiedy sprawdzaliśmy fundamenty, to gdzieś tak nasz dom jest trochę mniej niż połową, jeśli chodzi o długość. Szerokością jest nawet jeszcze całkiem podobny, chociaż też nawet trochę mniejszy. Oczywiście, to zrozumiałe. I nie było żadnej... Nie, no i oczywiście państwo zastali to, co zastali, niejako z dobrodziejstwem inwentarza, prawda? Albo z jego brakiem. Rozumiem, że nie było żadnych właśnie szczególnych pozostałości po tamtych właścicielach. Pana żona też się tym nie interesowała, bo pewnie miała coś innego na głowie. A właśnie, chcielibyśmy również powitać gospodynię, czy może to niedelikatne, ale czy pani Lorien nie dołączy do nas? A chcą państwo zostać na kolację? Nie będziemy kłopotać. Broń Boże, po prostu chcieliśmy też podziękować za gościnność, za uprzejmość, no i za te informacje, bo to już samo. No to obawiam się, że raczej się państwo nie spotkacie z moją żoną. Ona jest na górze, natomiast cierpi na dość ciężki artretyzm i popołudniami odpoczywa, więc raczej nie zejdzie oczywiście na kolację. Na proszę nie kłopotać, oczywiście. Jasne, zrozumiałaś. Mam drobne pytanie, bo jeżeli już jesteśmy przy tej posiadłości i tym, co państwo tutaj zastali, rozumiem, że wspomniał pan, że było parę kamieni. Rozumiem, że to raczej po prostu były pozostałości jakichś murów, tak? Nic więcej. Tak, to były resztki ruin, tak bym to nazwał. Mhm. A
natknęliście się państwo może przy remoncie, albo tutaj właśnie jak zostały, były wyznaczane, wytyczane mury tego nowego, pięknego jakże domu, na pozostałości może jakichś piwnic, albo coś takiego? Nie, to znaczy możliwe, że są tutaj, pewnie miała ta posiadłość jakąś piwnicę, ale nie byłem tym jakoś szczególnie zainteresowany. No wiadomo, przez te prawie 100 lat się zmienił troszkę ukształtowanie terenu, więc to pewnie jest gdzieś, jeśli było zejście do piwnicy, to zapewne jest teraz gdzieś pod ziemią, a do tych fundamentów też trzeba było się troszeczkę dokopać. Widocznie wybrałem tę część fundamentów, gdzie nie było piwnicy, choć niewykluczone, że tam gdzieś pod tym śniegiem jest zejście do owej piwnicy. To ma jakieś znaczenie z tym, czy co państwo tutaj robią? Messie, ten budynek, który był tutaj wcześniej, zanim zbudował pan swoje obecne domostwo, był niezwykle ciekawy architektonicznie. To była niesamowita mieszanka stylów, coś absolutnie fenomenalnego, eklektycznego. I ze względu na ten swój szczególny charakter byłoby dla nas to bardzo interesujące, zarówno ze względu właśnie na projekt Madame Bennett, jak ze względu na również takiego czysto, w moim przypadku na przykład absolutnie z czystej również ciekawości, ponieważ jestem marszandem sztuki i miejsca, które można powiedzieć historycznie łączą najrozmaitsze style, są dla mnie szczególnie fascynujące. Więc jeżeli nie miałby pan nic przeciwko temu, jeżeli nie bylibyśmy dla pana jakimiś nadmiernymi intruzami, nie zakłócalibyśmy pańskiego spokoju, byłbym bardzo zobowiązany, gdyby wyraził pan zgodę na to, żebyśmy spróbowali w ogrodzie rozejrzeć się za ewentualnym wejściem do tych piwnic. O ile oczywiście nie będzie to dla pana żadnym kłopotem, ponieważ nie chcielibyśmy tutaj ingerować w pana prywatność i robić tutaj przeszkód jakiś dla pańskiej rodziny. I nagle... I tutaj mam pytanie, może nagle, przed tym nagle... Usłyszeliście krzyk. Hayley, piłaś kawę, czy nie? Tak, piłam. Podnosiłaś filiżankę do ust i akurat Kittery przebiegła obok ciebie. Potrąciła cię i zachwiała się filiżanka i wylała się jej zawartość. Trochę na ciebie, trochę na twoje nogi, trochę na jej rękę. I poczułaś takie lekkie pieczenie, ale leciutkie, bo wiesz, ta kawa, ona już chwilę stała, to nie był wrzątek, to nawet nie była temperatura zbliżona do wrzątku, to był wciąż ciepły napój, ale kiedy się wyleje, nic się nie stanie. Natomiast kiedy on wylał się na rękę Kittery, wydała z siebie niesamowity krzyk takiego bólu, ale tak dużego, jakby faktycznie wrzątek wylał się na jej rękę i to dobrze widać, że to nie jest, nie wiem, udawane, że chciała zwrócić na siebie uwagę. Widać, że jest taka skrzywiona, że tak chwyciła się za tą rękę i nie, krzyczy tak głośno. Christian staje... Nie, spokojnie, to Kittery zbiega. Troszkę, co się... Ona krzyczy... Wszystko... Przepraszam państwa, poczekajcie tutaj na chwilę. Oczywiście, pójdziemy przemyć, się córko. Pójdziemy może przemyć można zimną pomóc. Wodą. Nie, spokojnie. To trzeba przelać zimną wodą, mam też taką maść na oparzenia. Chodź. Kittery, ona jakby krzyczy, jest taka... Wstrzyma się, widać, jest no cierpiąca. Ona... Ja daję bardzo dyskretnie pozostałym znak, żeby zostali na miejscach, a w momencie, kiedy on wyjdzie z córką, to ja się wymknę z tego pomieszczenia i pójdę za nim tak, żeby po prostu nie dać się zauważyć. Będę się, wiesz, skradał, żeby nie zorientował się, że idę za nim. Okej, dobrze, to poprosiłbym cię o rzut na skradanie, na ukrywanie się, nie wiem w sumie. Na skradanie, to jest to stealth tutaj. Stefan, a ta Jekolana, o której wspominałeś na początku, to wspomina, Jezu, co za rzuty, wspomina coś takiego, jakby to właśnie było oparzenie takie niebojące. Będę to forsował. Nie, to raczej rana taka cięta. A, okej. Okay. Będę to forsował. Trudno. A w jaki sposób forsujesz? Wiesz co, no po prostu staram się jakoś, wiesz, no
Może zdejmę buty przede wszystkim, wiesz, bo podejrzewam, że... Okay. Spoko, to pasuje na forsowanie, natomiast jeśli ci nie wyjdzie ten rzut, to on cię zauważy, ale zauważy cię w tak dwuznacznej sytuacji, że on może gdzieś uznać, że ty trochę myszkujesz w jego domu, że może chcesz chciałeś ukraść. Rozumiem. Będzie to dobrze, no. Niezręczne, nie? Mhm. Okej. Okay. No dobra. Ja w tym czasie, siedząc, ale jak siedzę przy stole, ta sytuacja się wydarzyła. Trzymam filiżankę w ręce i patrzę na Hayley przez chwilę, później biorę mały palec i zanurzam w filiżance i ja nie jest faktycznie gorąca, nie? Nie, tak absolutnie. Znaczy jest ciepła, nie? Wielkimi oczami. I naprawdę, ona nie jest gorąca. Myślę, tak, Seban, że my mamy jakąś wiedzę, dobra, czy ja mam wiedzę na temat jakichś może... Gdzieś tam może w prasie czytałem o jakichś, nie wiem, wyjątkowych chorobach, które gdzieś tam jakaś, coś, ale alergia na kawę, czy nie wiem, czy na wodę by to... Alergia na kawę, wiesz co, no nie, o alergii na kawę, na ciepłą kawę nie słyszałeś. Skórnej alergii. Coś cokolwiek mogłoby spowodować coś takiego. Niemniej w tej całej sytuacji, jak to się wydarzyło, to ja się zerwałem. Tylko... Albo czy zauważyłem... Dobra, dokończę. Dzięki. Ja się zerwałem na równe nogi i już miałem taką intencję, żeby zapytać to dziecko, że może spojrzę, może ci pomogę. Ale w ogóle nie, jakoś nie zareagowałem, niemniej zastanawiam się, czy... No bo to nie było normalne. Tak się zastanawiam, bo ludzie mają różne fobie. Czy jest jakaś, nie wiem, fobia związana z letnią wodą albo coś takiego, może to dziecko... Trochę żart, trochę nie, ale może było niedomyte, może było widać, że raczej się nie myje, bo może kontakt z wodą po prostu powoduje jakąś sytuację, reakcję taką psychologiczną mocną. Okej, okay, ciekawe. No to rzuć jeszcze, to już na psychologię tutaj bardziej. To trochę też taka spostrzegawczość, to już nie analizujesz jakoś. A czy ta panie kochanie. Nie wyglądała na wyjątkowo czystą, miała ładne włosy, nie tłuste, nie sklejone. Widać było, że jest zadbaną dziewczynką z dobrego domu. Dobrze. Każda szkoła po tym kontakcie z kawą coś się zmieniło? No, aż tak szybko nie zauważyliście, bo ona też się trzymała tam. Właśnie, Fieri, ty poszedłeś, on udał się do łazienki, jest pewnie łazienka na piętrze, ale on poszedł tutaj na parterze. Zaprowadził ją, ona wciąż krzyczy i dopiero kiedy szybko odkręcił kurek z wodą, polał się strumień pewnie zimnej wody. Tutaj chodź. I ona dopiero w momencie, kiedy ten strumień zimnej wody polał się na tą dłoń, ona tak troszkę jakby widać, że złapała oddech. On tak krzywi lekko brwi i mówi, córeczko, co się stało? Przecież to, ja wiem, że to było gorące, ale to nie było wrzące. To aż tak cię bolało? Ona, bardzo. No dobrze, no nie wiem, może... Może po prostu masz taką... delikatną skórę. I on tak mówi jakby bardziej do niej, niż faktycznie on tak uważa, kiedy słyszysz to Fieri. Mówi, dobrze. O. Jeszcze chwilkę potrzymaj, tatuś znajdzie maść. I on obraca się, otwiera drzwiczki takiej szafki. No proszę bardzo. Zobacz, jaka ładna. Jak kolor wanilii ma, prawda? Już dobrze? Już lepiej? Trochę tak. No dobrze, to zakręcamy wodę. Pokaż, wiesz co, jak on sięgał, to też wychylając rękę do góry, wiesz, na pewno mu tam podjechały mu te rękawy. Jak bardzo daleko idzie to jego jakieś takie oparzenie, czy... Nie, to nie jest oparzenie, to jest właśnie po jakiejś takiej ranie. Nie jest zbyt długie, takie no 3-4 centymetry, nie? Ale na co to wygląda? Czy to wygląda na to, że to jest jakieś cięcie, czy to coś jest... Coś ostrego, tak. Coś się jakby skaleczył. Coś w tym stylu, nie? Okej, okay, czyli raczej takie podłużne cięcie na przykład, czy nie wiem, bo wiesz, mnie jeszcze jedna opcja przychodzi do głowy, mianowicie taka, że ktoś mu płat skóry zdarł. I wiesz, nie, i od razu mi się przypomina ten bez skóry, wiesz. To jest bardzo taka wąziutka rana, to nawet takim sposób. Małym nożem, na przykład jeśli to było nożem, a na pewno nie jakimś, wiesz, tasakiem czy nożem do skalpelowania. Nie, raczej jeśli wiesz, ktoś z was ma fobię, na przykład Nick, bo ty bardzo się przyglądałeś, to Nick gdzieś ci może w głowie, ale to jest już takie absolutnie gdzieś takie, no, egzotyczne skojarzenie, że on ma tą ranę na lewej ręce i jej ta kawa wylała się na lewą rękę. Natomiast Fieri,
On patrzy, i ty też patrzysz na jej lewą rękę, i ona nie udawała. I to nie jest żadne uczulenie czy coś. Widać, że ma taki ślad na ręce, jakby faktycznie to było poważniejsze oparzenie. Okej. Okay. On widać, że jest zdziwiony, mówi, wiesz co, troszeczkę gdzieś zostanie przez parę dni ślad, ale nic poważnego, Kiteri. Wszystko będzie dobrze. Posmaruję ci tą maścią i od razu przestanie cię boleć, dobrze? A ta maść ma, to jest jakiś taki typowy słoiczek aptekarski, coś takiego, czy jest tak. Coś wyjątkowego, nietypowego? Nie, w ogóle taka, jeszcze taka, wiesz, taka tubka mała. Delikatny rzut oka, wiesz, po łazience, czy tam jest coś takiego, co by było dziwnego, niepokojącego, wiesz, i tak dalej. Nie, wszystko jest w porządku. Okej, okay. Dobra, słuchaj, w takim razie, wiesz, jeszcze tam króciutką chwilkę jeszcze czekam, ale taką już zupełnie krótką i bezszelestnie, wiesz, przemykam z powrotem, żeby, wiesz, włożyć szybko buty i zająć miejsce, tak jakbym w ogóle, wiesz, nie ruszał się stamtąd, jak oni wrócą. Mija jeszcze dosłownie parę chwil. On wraca bez Kiteri, widać, chyba pewnie ją zostawił, żeby gdzieś się położyła, na chwilę odpoczęła. Siada i mówi, szczerze powiedziawszy, że nie wiem, co się wydarzyło. Niech się pani nie czuje winna, bo to jeśli już, to Kiteri tak nierozważnie skakała, a poza tym ta kawa nie była przecież wrząca. No cóż. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Nie, nie. Nic poważniejszego. To znaczy... Nie, nie. Jakby widzicie, chciał coś przez chwilę powiedzieć, ale w końcu jednak zrezygnował z tego. Na pewno? Może, tak, może tak. Naprawdę można jakoś pomóc? Rozmurzyć ją albo... Spokojnie. Nie trzeba. Dziękuję za deklarację. No dobrze, i widzicie, tak chcę zmienić temat. Widzicie państwo, ja może pójdę do żony i się ją spytam, kto mógł zahaczyć ten sam temat, co państwo. Może ona będzie pamiętała. To jeszcze bym na chwilę państwa zostawił, dosłownie na moment. Dobrze, jeśli nie będzie, to problem. Będziemy wdzięczni. Bo i patrzę na swoją zachlapaną też sukienkę. Ach, naturalnie. Tutaj korytarzem w lewo pierwsze drzwi. Tak, oczywiście. Dziękuję. Proszę bardzo. Znowu znika na parę minut. No i znowu ja, wiesz, chwilę później, jak ten cień. Sylwan, to ja tak samo, jakby, bo mi się znudziło czekanie na tyłego. To znaczy, ty teraz w dwójkę chcecie kogoś śledzić, tak? Bez butów. Nie, ja w butach, no normalnie. No nie, to dobra, ja już nie idę w takim razie, to ja w takim razie puszczę Antuana, bo jakby nie będę ryzykował, wiesz, narobienia hałasu, to jest ten, także jak on chce teraz sobie posłuchać tego, to niech on posłucha, a ja zostanę na dole. Przed i jeszcze spróbuję się. Dobrze, w takim razie Antuan, poprosiłbym cię o rzut na ukrywanie się. Mhm. Weszło. Jej. On idzie po schodach, wchodzi do jednego z pokoi i zamyka za sobą drzwi. Okej, okay, skoro zamyka, w sensie na zamek, czyli prawdopodobnie... Nie zamyka, po prostu je zamyka za sobą. A, dobra. To ja chcę stanąć w takim dystansie, że będę słyszał, będę próbował usłyszeć, co się w środku dzieje i jak ewentualnie będzie się zbliżał do drzwi, żeby wyjść, żeby się oddalić bezpiecznie. Okej. Okay. Ja mam jedno pytanie, bo może mi to umknęło, ale gdzie jest w tym momencie jego córka? Zostawił ją gdzieś, pewnie do pokoju ją zaprowadził, no jakby, wiesz. Okej. Miała ciężkie przeżycie, więc pewnie musi chwilę odpocząć, poleżeć. No dobrze, to w takim razie poprosiłbym cię o rzut na słuchanie. Mhm. To już może pójść gorzej. Ale 7 obniżę. No i co? On tu słyszy. Słyszysz pytanie doktora Loriena, dokładnie na ten temat, na który wam powiedział. Słyszysz... A, tak, to prawda, kochanie. Chyba... A wiesz co? To ten lis był chyba. Ten z Lozanny? Tak, właśnie ten.
A, no faktycznie. Dlatego nie mogłem sobie przypomnieć. No, wiesz co, on jest... w tej szufladzie powinien być. Jak się czujesz? Lepiej, lepiej. To spytaj może tych miłych państwa, jak zostaną na kolację, skoro są tak zainteresowani, to wtedy zejdę i z chęcią ich poznam. Miło mi, dobrze, to zaproszę ich na kolację. No i to ja się udaję do łazienki. Łazienki? Łazienki. W sensie była łazienka... W sensie... Bo ty jesteś na piętrze. Wiesz, teraz, tak. Nie? Tak. Więc schodzę do łazienki, udając, że szukam łazienki. Szukasz łazienki, no właśnie. Znaczy, ja sądzę, że możesz po prostu, bo on pewnie teraz szuka listu, to wykorzystać ten moment i już wrócić z powrotem do salonu, bo on dość jasno powiedział, gdzie jest łazienka, więc szukanie łazienki byłoby dość dziwne. Dobra. Moi drodzy, ale łazienka jest okupywana przez Hayley. Nie, Hayley powiedziała, że nie idzie do łazienki. Powiedziałam, że nie idę, bo za dużo osób teraz chciało być się. Powiedziałam, że moja domka ma... Nie idę do łazienki. Jestem moi tam, drodzy. Siedzę tam, gdzie... No to ja jeszcze jedną rzecz chciałbym zrobić, bo tutaj pewnie jest jakaś biblioteczka w tym miejscu, w którym jesteśmy. To, co jest? Człowiek ma na... Wiesz co, może taka malutka, taki wiesz, kredens bardziej z taką, takimi pozycjami, które bardziej po prostu, wiesz, mają ładne grzbiety i pasują do salonu, typu, wiesz, encyklopedie, słowniki, coś w tym stylu. Częściej okay, w gabinetach są takie większe. Moją intencją było zobaczyć, co człowiek ma w swojej biblioteczce, bo to mówi o jego, można powiedzieć, duszy i psychice. Mm-hmm. Nie, ale no to tutaj takie bardziej są generyczne książki, tak to nazwijmy. Okej. Okay. Moi drodzy, no to... doktor Lorien schodzi i mówi, no moi drodzy państwo, ja już chyba wiem, dlaczego nie mogę sobie przypomnieć, bo to nikt ze mną o tym nie rozmawiał, tylko... Niedawno dostaliśmy list z Lozanny od dżentelmena, którego nie znam. I pytał w zasadzie, no może nie o to samo, co państwo, ale o temat dość podobny, więc może znajdziecie państwo wspólnotę interesów, może on coś więcej wie, to na przykład by się państwu przydało. Proszę bardzo, proszę, śmiało, przeczytajcie list, nie krępujcie się, to chyba nie jest nic prywatnego, więc ten pan Wellington nie będzie miał pewnie nic przeciwko. Poprosimy, żeby ktoś przeczytał na głos. To ja mogę przeczytać. Pozwólcie, że nie będę czytał trudnego adresu ze Szwajcarii, chociaż Rouesz, Trasse, Rysontien, Rysontien, 50, Lozanna, Szwajcaria. Do wiadomości osób zainteresowanych. Zdaję sobie sprawę, że jestem dla państwa zupełnie obcą osobą i ten list może nie mieć dla państwa żadnego znaczenia. Nazywam się Edgar Wellington i badam historię posągu najszerzej znanego pod nazwą Simulacrum Sedefkara. Ostatnio wszedłem w posiadanie starego zwoju, który zawiera intrygujący opis przedmiotu. Wzbudziło to moje zainteresowanie i obecnie starałem się odnaleźć Simulacrum. Moje poszukiwania zawiodły mnie pod państwa adres. Nazwa posągu prawdopodobnie nic państwu nie mówi, jednak dzięki moim badaniom dowiedziałem się, że ostatnim miejscem, gdzie wiadomo, że znajdowało się owo dzieło sztuki, jest dom, który stał na państwa ziemi pod koniec XVIII wieku. Posąg był unikatowym arabskim artefaktem i zaginął podczas wydarzeń z 1789 roku. Jego ostatnim właścicielem był niemiecki szlachcic, który mieszkał w tym miejscu, w którym obecnie znajduje się państwa dom. Uprzejmie proszę, aby zastanowili się państwo, czy nie słyszeli miejscowych opowieści, które mogą dotyczyć tego posągu. Może nawet znaleźli państwo jakieś ślady starego domostwa i jego wyposażenia na państwa terenie, które mogłyby posłużyć jako wskazówki dotyczące losów poszukiwanego przeze mnie dzieła sztuki. Jeśli coś przychodzi państwu do głowy, czy byliby państwo tak mieli napisali do mnie list z podsumowaniem tych informacji? Przepraszam za tę nieco dziwną naturę mojej prośby, ale czuję, że powinienem zbadać każdy ślad, na który udało mi się natrafić. Mam nadzieję, że nie zabiorę państwu zbyt wiele czasu,
Proszę o zajęcie się tym tematem z wyrazem szacunku Edgar Wellington. I widzi pan, doktorze, prawda jest taka, że równie dobrze to my moglibyśmy napisać taki list. Różnica jest taka, że my poszukujemy tych informacji do filmu, bo faktycznie cała historia ma być oparta o legendę Simulacrum właśnie, więc wszystko, co było związane z tym tematem i tą posiadłością, bardzo nas interesowało. Ciekawe, że ktoś interesuje się tym tak bardziej czysto historycznie. Ciekawe, co to za gentleman. No niestety nie znam pana Wellingtona. Trochę głupio mówić, ale przeczytałem ten list i później kompletnie o nim zapomniałem, więc nawet nie odpowiedziałem na niego. No ale wydaje mi się, że musiałbym tylko kurtuazyjnie przeprosić za to, że nie jestem w stanie pomóc, bo tak jak i państwu wspomniałem, no, nie dysponuję żadnymi takimi informacjami. A kiedy ten list do państwa przyszedł? Wydaje mi się, że dość niedawno. Szczerze, no nie pamiętam, widać musiałem wyrzucić kopertę, ale... Albo... Nie no, w sumie to mogło być gdzieś więcej niż miesiąc temu. No, nie tak, że gdzieś rok temu, a sądzę, że no parę miesięcy temu. No tak, tak, to tak, to bardziej gdzieś parę miesięcy temu. A w ogóle to tutaj mieszkają państwo już od dawna pewnie, prawda? Tak, tak, tak. To jeszcze w zeszłym stuleciu zbudowaliśmy ten dom na początku mojej drogi zawodowej. Nic, chyba w takim razie pozostaje nam tylko podziękować za cenny czas pana doktora, no i za wszystkie informacje, jakie mógł nam pan udzielić. Moja żona ponowiła w zasadzie moje zaproszenie, żebyście zostali państwo na kolację, jeśli tylko chcecie. Chyba że oczywiście macie jakieś inne plany, to wtedy nie będę nalegał. Ależ jeśli nie będzie to problem, to z przyjemnością przyjmiemy zaproszenie. Wspaniale. Bardzo chętnie. No właśnie, bo wspominali też państwo o tej piwnicy, tak? Czyli rozumiem, że jednak państwo rezygnują z tych poszukiwań. Nie no, jeżeli byłaby taka możliwość, to z przyjemnością podjąłbym się takich poszukiwań. Tak się składa, że miałem okazję widzieć plany architektoniczne tej posiadłości sprzed czasów, zanim została zburzona. I być może orientacyjnie udałoby się odnaleźć miejsce na terenie pańskiego ogrodu, gdzie znajdowało się wejście do tego, właśnie do tej części piwnicznej. Poza tym jeżeli pewnie byłby pan tym zainteresowany, miałby pan teraz chwilę czasu, żeby przejść się do ogrodu i łopatę, którą mógłbym trochę pomachać z kolegami, to w sumie może to być ciekawe zajęcie na wieczór przed kolacją. On tak patrzy przez okno na te ciemności, które już teraz panują i mówi, ja nie mam nic przeciwko, jeśli to jest w imię jakiegoś ciekawego filmu albo może i dobre nauki, to w sumie czemu nie, to może być całkiem ciekawa przygoda, ale proponowałbym jednak jutro, bo tak w ciemnościach kopać w ogrodzie to chyba nie jest najlepszy pomysł, bo można i sobie krzywdę zrobić, szczególnie jeśli to jest piwnica, a i też pewnie łatwo można coś przeoczyć. Ma pan. Zgadzam się. Absolutnie. Poza tym pewnie też jest pan ciekaw, jakie skarby skrywa pana ogród. No, to prawda. To prawda, jeśli już no, o tych skarbach coś wiem. Skarbem. Bo na wiosnę i lato musi się prezentować przepięknie. O tak, tak, tak. Mamy wspaniałe róże. Są naprawdę urokliwe. Aż dziwi mnie, że tak pięknie tutaj szybko urosły. Jakby to była wyjątkowo żyzna gleba. Zawsze lubiłem hodować róże, ale tutaj rosną jak na drożdżach. No dobrze, a to w takim razie mają się państwo gdzie zatrzymać na noc? Wie pan... Wydaje się, że tutaj jakiś zajazd powinien być na miejscu, więc tak, ogarniemy to w Trymiga. Pensjonat. Obok rynku jest taki bardzo przyjemny.
Prowadzi go pani Morin. Jest wspaniałą, ciepłą osobą. Bardzo dobre śniadania, wspaniała kawa, więc na pewno się państwu spodoba. Bardzo dziękujemy za polecenie. No dobrze, w takim razie pozwólcie państwo. I on jakby, wiecie, tam rozstawia naczynie, idzie tam na chwilę do kuchni, żeby, no, wydaje wam się, że jedzenie jest już jakby gotowe, tylko chodzi o to, żeby je gdzieś tam odgrzać. Czy ma pan może telefon i czy mógłbym skorzystać z niego ewentualnie, żeby zadzwonić do tego pensjonatu i dokonać rezerwacji miejsc, żeby później od razu przyjść do miejsca, gdzie będziemy mieli to już jakoś tam wstępnie ustalone? No, tak. Naturalnie w holu jest telefon. Nie wiem, jak z połączeniem będzie o tej porze, ale mam nadzieję, że uda się panu tam znaleźć na właściwej linii. Ja jeszcze panów na chwilę przeproszę, bo rzeczywiście, skoro mam zostać na kolacji, to aż mi głupio, z taką plamą pójdę w końcu się ogarnąć. I ja wstaję rzeczywiście, skierując się do łazienki, o której on mówił. Mhm. No ja wychodzę do, w takim razie do tego przedpokoju, do holu i dzwonię do, usiłuję tam jakoś wystukać przez centralę, prawda, do pensjonatu i rezerwuję nam noclegi. Mhm. Trwa to trochę długo i jest nużące, ale faktycznie w końcu udaje ci się, nie ma większego problemu, akurat turystów tutaj o tej porze roku nie ma wyjątkowo dużo, bardziej to jest chyba takie letnie miejsce, patrząc na te lasy i zielone tereny w ogóle wokół, więc jak najbardziej pokoje się dla wszystkich znajdą. Przy okazji właśnie może uda mi się tak bardzo subtelnie, nienachalnie pociągnąć gospodynię za język w czasie rozmowy, czy przypadkiem ktoś poza nami jeszcze ostatnio się nie zameldował. Znaczy, wiesz, no, jak spytasz, czy się ktoś zameldował, to na pewno powie, że jest parę pokojów zajętych i spytacie, a pyta pan o kogoś konkretnego? Nie, zastanawiałem się po prostu właśnie, czy miejsce jako taka właśnie pozasezonowa atrakcja turystyczna przyciąga jakąś szczególną uwagę, czy tylko my tak wyjątkowo tutaj trafiliśmy. Pan, czasami mamy gości, może nie aż tak dużo, ale czasami po prostu niektórzy są w drodze gdzieś dalej i się tutaj zatrzymują na nocleg, a czasami niektórzy po prostu lubią atmosferę naszego pięknego miasteczka, doskonale bądź też przejścia rozumiem. Się po ośnieżonych lasach. Jak ci, którzy, będzie można ci, którzy omijają, ci, którzy omijają Płasję, nie wiedzą, co tracą. Miejsce jest wyjątkowo urokliwe. Miło mi to słyszeć, drogi panie. Też się z tym zgadzam. Dobrze, w takim razie do zobaczenia dziś wieczorem. Do zobaczenia. No i wiesz, wracam. Sylwan, ja z kolei ze względu na to, że tyle już dla nas ten gospodarz robi, to sądzę, że pomogę mu przygotowywać kolację i tak w sumie zagaję rozmowę. W sumie, że go nawet podziwiam, że tak się zajmuje domem, córką, żoną, że ta mała musi być oczkiem w głowie. Dziękuję. Tak, to prawda. To znaczy, nie uważam siebie za kogoś niezwykłego. Robię to, co każdy szanujący się ojciec, mąż i no, mieszkaniec domu powinien robić. Ale bez wątpienia musi być panu dosyć ciężko, tym bardziej jakby w zawodzie lekarza, z tego co wiem, nie jest łatwo, bo przypuszczam, pacjenci walą drzwiami i oknami, jeśli można tak ująć. A, to akurat nic złego. Znaczy, może i złego, bo najlepsza sytuacja to taka, w której w ogóle bym nie miał żadnych klientów i żaden inny lekarz na świecie również. Ale wie pan, nie narzekam, wolę mieć dużo pracy, wolę też mieć rodzinę do zajmowania się, niż być w sytuacji odwrotnej. Mm-hmm. A jak się w ogóle panu tutaj mieszka, tutaj w Płasji? Okolica przepiękna. Dom również. No, ja zawsze uważam, że mieliśmy dużo szczęścia, kupując ten kawałek ziemi. Wszak jesteśmy pośrodku parku i jest tutaj bardzo spokojnie, i szczególnie latem. Piękne miejsce, wie pan. Wspaniałe. A żyje się tutaj spokojnie. Według mnie lepiej niż w Paryżu, z którego zresztą się tutaj przyprowadziłem. Ale to już subiektywne.
Czyli życie jak z bajki w samych superlatywach. O, wie pan, nic nie jest jak z bajki, nic nie jest w samych superlatywach. Niemniej staram się zauważać to, co dobre i doceniać to. No tak pokiwałem głową i w sumie dalej zacząłem kroić, co było do kojenia i tak dalej. Znaczy już raczej nie kroić, tylko tam bardziej przyrządzić z powrotem, żeby było ciepłe to wszystko. Tak, tak. Natomiast tak, moi drodzy, jest puszczona jakaś muzyka z gramofonu, leci przyjemny, przyjemny jazz. Schodzi też żona doktora, przedstawia się jako Weronik. Faktycznie widzicie, że jej lewa ręka... Lewa, znowu lewa. Jest lekko taka wykrzywiona. To jest, no szczególnie no, tynik widzi, że to jest dość ciężki artretyzm, niekoniecznie pasujący do jej wieku. No jest osobą, no jak doktor jest gdzieś tak po 40, to ona tak ma max 40 lat, no jednak tak daleko posunięty artretyzm raczej dotyczy starszych nieco osób. Ale jest bardzo miła. Uśmiecha się, zaczyna z wami rozmowę. W końcu stół zapełnia się parującymi, przyjemnie wyglądającymi dla oka daniami. Jest jakieś wino do tego. Pojawia się też Kittery, która trochę odpoczęła i widać, no ma zabandażowaną tą lewą rękę, ale zdecydowanie jest już znowu taka pełna życia. Czy to wy jeszcze... Skoro łączy te... Skoro łączę te kropki, że tu lewa ręka, tutaj też trzy lewe ręce, że tak powiem. Nie wiem, może coś mi się zderzają, jakieś kulki w głowie, może jakiś mój pacjent kiedyś mówił o jakichś podobnych, wiesz, schorzeniach. A jeśli nie, to spróbuję sobie porozmawiać z panią Wiktorią? Mhm. Weroniką. Weroniką, przepraszam. Oczywiście tak zacząłem... rozmowę z nią, myląc jej imię. Żaden problem. Często się myli. Macie wrażenie, że to ona tak to powiedziała grzecznościowo, bo wcale się chyba aż tak często nie myli. Też tak mam takie wrażenie. To schorzenie, to... Naprzykrza się pani? Od dawna pani choruje na artretyzm? No cóż... trochę już tak. Raczej więcej niż bym chciała. Ale jakoś sobie radzę. Czasami, wie pan, czasami jest troszkę częściej, czasami jednak mam takie okresy, że nieco lżej przebiega mi to schorzenie. Ale no niestety, no, jest to bardzo nieprzyjemna rzecz. Bardziej doceniam, że znalazła pani siłę, żeby zejść do nas i zjeść z nami. Bardzo za to dziękujemy. Och, no. Każdy z nas musi coś zjeść, a jak jest takie miłe towarzystwo, to ja bardzo chętnie, szczególnie, że są państwo dość barwną grupą. I no cóż, nie będę udawała, że nie znam pani. Kilkukrotnie z mężem widzieliśmy filmy, w których pani występowała i pewnie pani słyszy to często, ale jest pani niezwykle utalentowaną aktorką. Bardzo mi miło to słyszeć i cieszę się, że mogłam przynieść choć trochę uśmiechu i rozrywki. Chociaż ja, szczerze powiedziawszy, jestem jednak najbardziej miłośniczką opery. Ostatnio byliśmy z mężem w Paryżu. Byli państwo może ostatnio na przedstawieniach w operze? Zdarza się. Akurat ale ostatnio. Mam na myśli bardziej Paryż, bo była niesamowita piosenkarka, śpiewaczka, młoda dziewczyna, a tak uzdolniona, że niesamowicie. Marion? Może miała na imię Marian? Albo Marion coś takiego? Nie, nie, nie. To jest Włoszka. Ma na imię Katerina. Katerina Cavolaro. Dziewczyna 19-letnia, ale taki głos jak bicie dzwonu, bym powiedziała. No, opera to sztuka jednej z najwyższych swoich form, także można tylko podziwiać. Żałuję, że nas to minęło. Może jeszcze gdzieś będzie powtarzała występy. Pewnie będziemy jakieś tournée, to może gdzieś jeszcze natkniemy na nią. Nick. Czujesz, jakbyś odpływał. Masz wrażenie, że
gdzieś te dalsze słowa Hayley słyszysz już, jakbyś był bardzo, bardzo daleko. Cały wieczór się tak czuję. Ale teraz jeszcze bardziej. Pamiętasz, jak poznałeś Aurorę? Pamiętasz pierwsze zdanie, które wtedy wypowiedziała Nick, tak? Nick? Nicholas. Nicholas jest on chyba moją ostatnią nadzieją, bo mam wrażenie, że bardzo mało psychologów w Australii ma ochotę udzielać porad do pisania książki w włoskiej pisarce. Mam nadzieję, że pan trochę mi pomoże. To prawda, bo ja jestem psychiatrą, więc mam inaczej niż psycholodzy. To dobry początek. To była jak mogę pomóc? To była wasza pierwsza rozmowa. Naprawdę złapaliście dobry kontakt. No i właśnie, czy Aurora dobry kontakt zawsze lepiej miała z Nickiem, z Nicholasem, czy z tym drugim? No właśnie, to jest zakręcona historia, bo Edward prawdopodobnie byłby dużo lepszym ojcem dla jej dziecka, gdyż jest bardziej empatyczny niż Nicholas, a sam Nick postrzega Aurorę jako bardzo ciekawą osobę pod kątem takiego obiektu. Ona pisała książkę i ja też zbierałem dane. Mhm. Tak. Było jedno, drugie, następne spotkania i złapaliście bardzo, bardzo dobry kontakt, który zaowocował pięknym ślubem i szczęśliwym życiem małżeńskim na australijskiej prerii. Owocem tego małżeństwa była wasza córka, Katerina. Miałeś wrażenie zawsze, kiedy przez te 9 lat byłeś jej ojcem, że była to dziewczynka, człowiek o tak dobrej naturze, o tak niesamowicie, wręcz krystalicznie czystej duszy, że aż trudno było ci uwierzyć, że ktoś taki może być twoim dzieckiem. No ale właśnie był ten moment, kiedy po wielu różnych perturbacjach rodzicielskich, bo mimo wszystko ani nikt, ani Edward nie nadawali się do bycia ojcem czy długoterminowym mężem. I to był ten moment, kiedy Aurora była w podróży, chciała się spotkać ze swoim agentem, z swoim wydawcą i ty miałeś to jedno zadanie, żeby zająć się przez te parę godzin jej nieobecności Kateriną, ale wtedy właśnie pracowałeś, chciałeś stworzyć lekarstwo, które sprawi, że będziesz mógł zapanować nad zmianami tych osobowości. I w pewnym momencie... pamiętam, że tego wieczora krzyknąłem na nią: mogłabyś mi nie przeszkadzać? Mhm. Musisz się tu kręcić ciągle? I ona tak skłoniła głowę i powiedziała: no dobrze, przepraszam, tato, myślałem, że się pobawimy. Widzisz, że pracuję. Tak, tak, przepraszam. Idź tam, nie wiem, pobaw się czymś, lalkami, czy czym tam się bawią dzieci. I ona już się odwracała, ale to był moment, w którym dodałeś coś, czego dodać nie powinieneś. I powiedz mi, czy ten mały wybuch, który nastąpił potem, to była nieuwaga Nika, który po prostu w tym wzburzeniu dodał coś, czego dodać nie powinien, czy to był Edward, który całkiem świadomie chciał zasabotować lek, który chciał stworzyć Nick? Albo jeszcze to był Edward, tylko była trzecia droga. On chciał ukarać Nika za zachowanie wobec jego córki. Mhm. Robił to z intencją, że ta mieszanka wybuchnie mu w twarz, nie myśląc o konsekwencjach. I ty nie wiesz, jak to się stało. Do dziś masz taki zamazany obraz tego, kiedy wszystko zadrgało, kiedy ty może gdzieś uskoczyłeś w porę. To nie był wielki wybuch, ale był na tyle mocny, że poruszył półką, taką ciężką półką, która poleciała na Katerinę i dotkliwie ją zraniła. Było dużo krzyku, było jej przerażenie. Później wróciła Aurora. Pamiętasz,
tą taką wściekłość w jej oczach, jednocześnie bardzo spokojny głos i krótkie pytanie, które ci zadała. Jak mogłeś do czegoś takiego dopuścić? Jedyne, na co byłem w stanie się zebrać, to tak słowa ugrzęzły mi w gardle. I opadłem na krzesło, załamując ręce. Tak jakby spotkała mnie największa tragedia w życiu. Mhm. Ona pokręciła wtedy głową. To w zasadzie była jedna z waszych ostatnich wymian zdań. Ona później wzięła Katerinę. I obie najważniejsze osoby w twoim życiu z tego życia zniknęły. I teraz, kiedy słyszysz o tej śpiewaczce operowej, to dwie rzeczy. Od momentu, kiedy Katerina była 9-letnim dzieckiem, minęło 10 lat. A druga, że twoja żona na panieńskie nazwisko miała Cavolaro. Teraz właśnie słyszysz o utalentowanej, operowej, 19-letniej śpiewaczce z Włoch, która się nazywa Katerina Cavolaro. Siedzę pogrążony w takich mrocznych, to są dla mnie mroczne wspomnienia. Głowę mam spuszczoną w talerz. Nie wiem, czy my już coś jemy, czy nie. Mhm. Ale tak luzuję sobie krawat, rozpinam go. Tak jakby mi się zaczęło robić duszno. Też sobie podwijam rękawy, więc wszyscy widzą te sznyty, które mam na przedramionach. Ale nie zwracam uwagi na to, czy ktokolwiek zwraca, czy nie. Na to, jak one wyglądają. I takim głębszym, mroczniejszym głosem pytam gospodarzy, czy mamy może coś mocniejszego do picia? Tak, jak najbardziej, mówi doktor. Whisky może pan zechciałby? Pewnie wódki tu nie macie. Nie, niestety. Jesteśmy za daleko. Tak popatrzyłem kałcąco na Nika. Zastanawiałem się, odpowiedziałem ci takim spojrzeniem, że jakbym mogło spojrzenie zabijać, to padłbyś trupem. Więc niech będzie whisky. Dobrze. Samą butelkę proszę dać od razu. I jak nie wiem, czy gospodarz tam pójdzie po tą butelkę, czy cokolwiek, to zakładam, że siedzę koło Nikolasa i tylko tak patrząco, albo raczej położę mu po prostu dłoń na ramieniu. Wszystko w porządku, Nik? Nigdy nie było lepiej. To ja. Czy to jest moment, w którym ja widzę Edgara? Przeczesuję sobie włosy i nie wiesz nawet, skąd na moim palcu wskazującym pojawił się złoty szpon. I zaczynam od razu się też prostować na tym krześle. W ogóle to się wyprostuje. Myślicie, że dadzą w końcu jakieś główne danie? Pytam to przy wszystkich, nie zważając na to, że gospodarze słyszą to, co mówię. Jestem głodny. Tak, tak, oczywiście. Christianie, nasz gość już zgłodniał, zatem przyniesiesz... Tak, tak, tak. No, oczywiście, kochanie. Mogę, ja pomogę. Mówi, że to nie jest restauracja, my jesteśmy tutaj gośćmi. Może ja panu pomogę. I wiesz... Nie ma potrzeby. Niech pan siedzi spokojnie. Przyniosę, to nic wielkiego. Jest pan gościem. Nie będzie pan niczym kelner przynosił dań. I on znika w kuchni. Wiesz co, ja tak mimo wszystko wychodzę za nim. I jak i kiedy tam, prawda, wchodzę do kuchni, mówię, monsieur, przepraszam za grubiaństwo jednego z moich towarzyszy. Jest to człowiek o złotym sercu, ale z drugiej strony, cóż, ma głębokie problemy i niekiedy jego demony go dopadają i
Przestaje nie przepraszać. Monsieur, widać, nie jest pan lekarzem, nie wie pan, czym jest grubiaństwo ludzi. Pacjentów w zasadzie bym powiedział. Mogę, w porządku. Monsieur, mogę jedynie współczuć, że ma pan częściej do czynienia z osobami nieokrzesanymi, ale my jako goście nie powinniśmy się zachowywać niewłaściwie. Szczególnie w tak uroczym towarzystwie i w tak miłej gościnie, więc postaramy się trzymać go w ryzach, a za wszelkie niedogodności z jego strony z góry przepraszam. Nic. Nie chciałbym, żeby jego zachowanie w jakikolwiek sposób wpłynęły na nasze relacje. Zwracam się do Luki. Uszy mnie pieką. Myślisz, że mnie poszedł obgadywać? Słuchaj, myślę, że nie. Po cóż miałby to robić? Uśmiecham się nonszalancko w stronę Edgara. Edwarda. A ja chwilę... Edwarda. A ja chwilę później wracam. A, okej. Okay. Ja odwracam się na swoją drugą stronę, bo być może siedzisz obok mnie ty, pan Hayley. I tak, o, my się jeszcze nie znamy. Doktorze? Możesz tak do mnie mówić, jak chcesz. Zawsze tak do pana mówiłam, ale... W porządku? I widzisz taką bardzo dużą niepewność na twarzy Hayley, kiedy tak przygląda się tobie, uśmiecha się, ale tak nie wie do końca, czy żartujesz? Czy to jest jakiś nowy rodzaj testu? Testu? No, byłem gdzieś tak, indziej pan myślami. Pan lubi sprawdzać ludzi na różne sposoby, więc może to ten żarcik to taki sposób, żeby sprawdzić czujność albo cokolwiek innego. Tak, tak, dokładnie. Sprawiam wrażenie, jakbym nie wiedział, o czym mówisz. I tak reflektuję się, że mam porozpinane guziki przy kołnierzu, że mam obnażone moje przedramiona i zaczynam się nerwowo poprawiać, żeby znowu wyglądać bardzo pedantycznie, że tak powiem. Tak, tak, to był test. Świetnie pani poszło, jak zawsze, pani Bennett. To za ulga. Moi drodzy, reszta tej kolacji mija przyjemnie, konwersujecie na różne tematy, na to, co się dzieje, o filmach, o operze. I pod koniec tej kolacji, kiedy już zbieracie się do wyjścia, żeby... Wiesz co? Ja w trakcie tej kolacji jakby chciałbym gdzieś niezbyt nachalnie, ale jednak poruszyć temat tak trochę może żartobliwie, jeżeli można o czymś takim trochę zażartować właśnie o tym, że ta lewa strona jakaś taka niefortunna, bo tutaj, prawda, dzisiaj się państwa córeczka tak jakoś niefortunnie oparzyła. Tutaj pan, widzę, chyba też ostatnio miał jakiś wypadek, zauważyłem. Tutaj, wiesz, tam wskazuje. I pańska żona również, to tak jakieś niefortunne, wyjątkowo fatum nad państwem ciąży. Christian się tak lekko zaśmiał, mówi, no poniekąd w sumie faktycznie, no wszystkim nam coś w lewą rękę się stało, w sumie dopiero teraz to zauważyłem. Nie, to nie ostatnio, dość dziwna sprawa powiem, bo to ostatniego lata przecinałem róże i po prostu przez przypadek skaleczyłem się kolcami i cóż, no zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby zaleczyć tę ranę, ale nie wiem, to jakieś zakażenie, no dziwne, bo na pewno zdezynfekowałem tę ranę, ale no, nie wiem. Od lata? No to rzeczywiście wyjątkowo długo nie chce się zagoić. Istotnie. Ale mam nadzieję, że już niedługo zniknie. A ta jego córeczka jest na mi kolację, tak? Mhm. To tak zwracam się do niej, a ty, skarbie, lubisz te piękne róże, które z pewnością przepięknie u was rozkwitają każdego lata? Bardzo. Tak przytakuję. Ja się tak... rozumiem, że już tutaj Thierry wrócił z gospodarzem. Tak, tak. No. Do, a, do, ja do, się do... Tak, deser jedzie, już trochę czasu. Tak, już trwa rozmowa. Tak.
Proszę wybaczyć, bo niesamowity byłby to zbieg okoliczności, gdyby pan się ukłuł różą, córka różą i jeszcze żona różą. Nie, tylko ja. Akurat ani Kiteri, ani moja Weronik nie mają tak wielkiej miłości do uprawy róży, tylko ja się nimi zajmuję, więc tylko mi się to przydarzyło. To dobrze, i uśmiecham się. Sylwana, powiedz mi taką rzecz, powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo ty mówiłeś, że ona wbiegła już z krzykiem, że jej się coś stało chyba, czy ona w momencie, kiedy dopiero potrąciła Hayley, to wtedy od tego momentu, kiedy na nią się to wylało, zaczęła krzyczeć, czy że coś jej się dzieje, czy to było na zasadzie takiej, że jej się zaczęło dziać i że tam potrąciła Hayley, że to jej spotęgowało to. Bo ja tak nie do końca zrozumiałem, wiesz... Kiedy się wylało dopiero. Kiedy się wylało. Aha, w ten sposób. Czyli ona po prostu wbiegła tak zabawowo i potrąciła tak, i wtedy... potrąciła rozumiem. Dopiero wtedy. Okay. Tak. Okej. Okay. To dziwna sprawa. No ale dobra, wiesz, no jakby odnotowuję kolejny dziwny fakt na naszej trasie. Na razie nie jestem w stanie nic z tego jakby wywnioskować. Więc wiesz, no spędzam miło towarzystwo, wiesz, miły wieczór. Staram się jakby żartować i w ogóle taką podtrzymywać pogodną atmosferę, żeby mieli z tego gospodarze jak najprzyjemniejsze wrażenia ogólnie. Rozmowa jest miła, bardzo przyjemne towarzystwo, trochę na chwilę wręcz w pewnym momencie zapominacie o tym całym symulakrum, tych różnych dziwnych zdarzeniach, których świadkami i uczestnikami byliście ostatnio. I dopiero gdzieś po dobrej godzinie, czy nawet więcej, no już powoli się zbieracie. Doktor mówi do was: drodzy państwo, jeśli to nie problem, zapraszałbym was jutro może na 9 rano. Akurat jutro mam pacjentów dopiero od 11, więc jak dobrze pójdzie, to może przez te 2 godziny uda nam się zobaczyć, czy ta piwnica faktycznie tu jest, czy nie. Na pewno nie będzie bardzo głęboko, więc sądzę, że nie będzie to aż tak wiele roboty. To znakomita pora na takie spotkanie. Wspaniale. Bardzo zatem, dziękujemy. Zatem zapraszam na 9 i życzę dobrej nocy. Dobrej nocy, monsieur. Jeszcze wychodząc tak ze spuszczoną głową, mówię do doktora: przepraszam za moje grubiańskie zachowanie. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Ja rozumiem, po prostu był pan widać głodny i za długo nie podawaliśmy drugiego dania. Nie ma żadnego problemu. Cieszę się. Człowiek głodny to zły. Tak, zdecydowanie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia jutro. Jan was odprowadza, wychodzi nawet z wami do samochodu, podaje wam jeszcze dłonie, kiwa głową i odchodzi w stronę swojego domu. No, my do tego pensjonatu, tak? W takim razie. Czy któremuś z was coś nazwisko Wellington mówi w ogóle? Słyszeliście o tym człowieku, Edgar Wellington? Wellington? Nie. Ja w międzyczasie, jak tak wychodzimy stamtąd generalnie i pewnie rozmawiamy o tym liście i tak dalej, staram się sobie znaleźć moment, w którym Nicholas zamienił się w Edwarda. W sensie, co było punktem zapalnym? Bo przedtem stronił od alkoholu, nie wypił go, więc to nie było to. Więc pytanie, czy wyłapałem może taki moment, w którym to się wydarzyło? Bo już pracowaliśmy wcześniej, więc pewnie może mógłbym coś wiedzieć na ten temat. Jeżeli nie, to może mógłbym zrobić jakiś może rzut. Niestrawny? Czy był jakiś moment? Czy właśnie to było bez momentu? Nie, no wspomnienia o mojej córce, jak połączyłem to z tą operową śpiewaczką, bo na początku ta informacja w ogóle do mnie nie dotarła, no jakaś śpiewaczka operowa, ale potem kulki się zderzyły,
wróciły wspomnienia i Edward na chwilę wyszedł ze swojej klatki. Myślę, że jak chcesz, możesz to... Znamy się już trochę, więc... Myślę, że możesz to też połączyć. Ja myślę, że bym wręcz zapytał może na osobności, jak już będziemy jechać po prostu, czy jak już będziemy w hotelu, to zapytałbym. Tylko to najpierw tam może dojedźmy w takim razie, bo nie wiem, czy tutaj nie będziemy o czymś innym rozmawiać. Niestety, ile osób w sumie z tego naszego towarzystwa może znać i w sumie z jak dużymi szczegółami tę historię dosyć nieszczęśliwą Nikolasa? O rodzinie? No, Nikolas jest tak introwertycznym człowiekiem, że raczej się nie dzieli swoim życiem prywatnym. Ja nie znam. Tak, Thierry co najwyżej zna Edwarda, bo załatwił mu szpon. Historię rodziny no, zna Luka, bo moja żona jest przyjaciółką jego żony. Tak, okej. Dobrze, moi drodzy. Ja zakładam, że w tym otulonym śniegiem Poisy z powrotem idziecie idziecie do swojego pensjonatu. Jest to bardzo takie schludne, czyste, może nie jakieś bardzo wystawne, no na pewno nie dostające do stóp hotelu Bristol miejsce. Niemniej czujecie się tutaj całkiem przytulnie, także jeśli chcecie, czy to właśnie ta rozmowa Luka z Nikiem, czy jeśli w ogóle jeszcze chcecie coś omówić, bo jak nie, to zakładam, że po prostu pójdziemy dalej, no jakby tutaj była gdzieś konkretna sytuacja, ustaliliście szczegóły, więc nie musicie niczego dodatkowego planować, także ten moment jeszcze, jak chcecie coś przegadać, to macie, a jak nie, to będziemy iść dalej. Ja tak może gdzieś... Ja myślę, że... Okej. Okay. Czy to po drodze, czy to jak już jesteśmy na miejscu, tak rzucam, tak... To po prostu jedno zdanie. Co myślicie o tym miejscu, o tym wszystkim? Myślę, że w tym miejscu jest coś dziwnego, co ma niezdrowy wpływ na mieszkańców. Natomiast co dokładnie się za tym kryje, nie mam bladego pojęcia. Jakby to była jakaś klątwa. Dosłownie. Trochę tak to wygląda. Gdybyśmy wiedzieli, że oni zaczęli cierpieć na te wszystkie lewostronne, dziwne rzeczy od momentu, kiedy tutaj zamieszkali, bo tak sobie pomyślałam, to może być całkowicie absurdalne, ale no, jeżeli to u wszystkich jest lewa strona, lewa ręka, jak zauważyliście, to może to się wiąże jakoś bezpośrednio z częścią, konkretną częścią symulakrum, bo to miała być rzeźba, która jest mniej więcej wielkości człowieka, składa się z różnych części. Oni mieszkają na terenie takiej, a nie innej posiadłości, więc może to ma jakiś związek, taka luźna myśl. Nie wpadłbym na to. Ciekawe. Jeżeli znajdziemy tutaj jakimś zrządzeniem losu lewą rękę tego posągu, to piwnicy na przykład, zaznaczonej skrupulatnie na planie. To cóż, no będzie to więcej niż zbieg okoliczności. Ale zacznę się też martwić o nas trochę. Dlaczego? Też zastanawiam, czy to nie jest po prostu ta ziemia, ta posiadłość, czy coś związanego z samym Frederikiem, albo te róże, czy inne rośliny. W tym ogrodzie. Przypomnijcie mi jedną rzecz. Czy w obecnej sytuacji Beddoes jest już w jakiś sposób osiągalny oficjalnie, czy... Ostatnio dawał nam wiadomość, ale to było taka bardziej poufna i skierowana do nas, że z profesorem wszystko w porządku, ale... Tak, ale chodzi mi o to, czy można do niego wysłać telegram. Można, no macie adres, którego dostaliście od niego telegram, więc... Okej, dobrze, świetnie, to znakomicie. To ja będę chciał z samego rana, jeszcze, wiesz, obudzę się wcześniej, jeszcze troszkę i wyskoczę tutaj na pocztę przed spotkaniem tym i przed samą tą wyprawą naszą i wyślę telegram do Beddoesa z pytaniem,
czy wiecie, czy profesor wie, kim jest Edgar Wellington? Mhm, dobrze. Stop. Będę miał to w pamięci. Mhm. Dobrze. W takim razie jeszcze Luke i Nick. Też tam miała być rozmowa. Tak, myślę, że Luka podszedłby do Nika. Jakbyśmy mieli po prostu jakąś chwilę takiego luzu w tym hotelu czy pensjonacie, w którym jesteśmy. Nick. Bo teraz rozumiem, patrzę w tym momencie na jego rękę, na której zazwyczaj gdzieś tam ten pazur był, a rozmawiam z Nickiem, prawda, teraz? No oczywiście. Bo rozumiem, że... Słuchaj, czy... Prawiam jeszcze. Wiesz, w którym momencie... Zamieniłeś się rolami? Zazwyczaj to coś, co... Nie wiem... Czy to lustro, czy to może alkohol. Ale teraz nie było niczego takiego, więc czy jest coś, o czym cóż, powinienem wiedzieć? Nie było lustra, nie było alkoholu, ale ta śpiewaczka operowała, o której wspomniano przy kolacji, to moja córka. Katarina. Emocje, Luka. One powodują ludźmi, nawet kimś takim jak ja. Trzymam je na wodzy, ale to był dla mnie punkt przełomowy tamtego wieczora. Rozumiem. Otwarcie klatki. I zobacz. I wyciągam jeden z tych moich notesów i zaczynam ci robić wykład na temat tego, o co chodzi z tym alkoholem, że muszę przyjmować dokładnie wyliczone ilości alkoholu po to, żeby nie przekroczyć pewnej granicy, punktu granicznego, za którą to Edward przejmuje stery pełni, ale do pewnego momentu granicznego, kiedy chodzę taki trochę odurzony, to Edward sobie siedzi gdzieś tam w tej klatce, chyba że pojawią się inne czynniki, tak jak ładunek emocjonalny, który uchyla furtkę. No dobrze. Ale nic się nie stało. Mam to pod kontrolą. Kontroluję go. To jest zły człowiek. Musimy na niego uważać. Luka ma teraz takie w głowie. Powiedz mi o tym więcej, że jest to zły człowiek. Niebezpieczny. No dobra. I gdybyś chciał o tym jakoś może pogadać albo cokolwiek, to wiesz, masz we mnie wsparcie i wiesz, że możesz zawsze z tym do mnie przyjść. Wiem, dzięki. Ale poradzę sobie z tym, jak zawsze. Wydaje mi się, że wielokrotnie mi coś takiego oferowałeś. Nigdy nie przyszedłem. Ale doceniam starania. No dobra. Klepnę ciebie, Nick, w ramię. Wyciągnę tą złotą papierośnicę i... Zapalisz? Jasne. Nie masz przypadkiem jakiejś wieści od swojej żony na temat mojej żony? Nie masz nic takiego? Jesteś w ruchu teraz, więc... Nie napisałbyś do jakiegoś telegramu, telefonu? Chyba, że nie chcesz mi powiedzieć. Mogę napisać telegram. Myślę, że nie zaszkodzi. A nuż coś z tego wyjdzie, prawda? I zaciągam się papierosem, a w głowie mam, że no tak... To nic nie zaszkodzi, ale też nic nie pomoże specjalnie. Nie wypuszczam ten dym z płuc. Tak. Moi drodzy, wreszcie udaliście się na zasłużony odpoczynek, bo przecież to jest dzień, w którym byliście w Charenton, rozmawialiście z Guillaume'em i na końcu jeszcze mieliście tą z pozoru normalną, ale dopiero po długim czasie przekonaliście się, że normalną wizytę u państwa Lorienów. Luka, wiesz co? Masz niesamowicie dziwny sen. Śni ci się Alberto Scorsese, ten nieprzyjemny, gburowaty faszysta, który jest bratem twojej żony. Jak zwykle ubrany jest w tą czarną koszulę, która się na nim opina. On jest zawsze tak gdzieś pomiędzy dobrze zbutowanym i umięśnionym, a po prostu tłustym. Włosy tak na brylantynę, ale aż tak, że mu się świecą. I w tym śnie ty stoisz
A w zasadzie w pewnym momencie orientujesz się, że nie, że ty leżysz i on cię trzyma za ramię. On tobą potrząsa, tak jakby chciał ciebie obudzić. I co jest chyba jeszcze dziwniejsze w tym śnie, mówi najpierw po łacinie qui est, później chyba po francusku qui est tu. I to jest moment, w którym się budzisz i czujesz uścisk na ramieniu w tym samym miejscu, w którym ściskał cię Alberto Scorsese. Tyle, że sylwetka, która cię ściska jedną dłonią za ramię, a drugą dłonią gładzi cię po policzku, to nie jest Alberto Scorsese, a w sumie nawet wolałbyś, żeby to był on. Bo jest to człowiek? Nie, to chyba nie jest człowiek, sądząc po tych nocnych ciemnościach, które trochę sprawiają, że trudniej jest cokolwiek zobaczyć. Sądząc po tym, że dopiero się obudziłeś, dopiero po paru chwilach, kiedy ta postać mówi teraz po niemiecku Wer bist du? Widzisz, że jest to dziwaczna sylwetka, ubrana w czarny surdut z poszarpaną kryzą, ale najstraszniejsza jest twarz, głowa, o białej jak kreda skórze, wykrzywiona, nienaturalnie. Widzisz poszarpane ciało, jedno zapadnięte oko. Widzisz kły, przerażająco ostre kły zamiast zębów tego potwora, który się nad tobą nachyla. I zadał ci w trzech językach jedno pytanie. Kim jesteś? Jesus! Kie tu? Żadnego z tych języków nie znam, ale słuchaj, to są sny, więc... To jest łacina, jest bardzo po włosku, to praktycznie jest bliźniaczo podobne to pytanie. W takim razie jak wstaję z tego łóżka, zakładam, że to jest sen w dalszym ciągu. Chciałeś wstać, ale on cię trzyma takim żelaznym uścisku i jeśli chcesz wstać, to bardziej musi być jakieś wyrwanie się wręcz z tego uścisku. Okej. To jeżeli mnie trzyma, to sięgam ręką za głowę. Sięgam rękę pod poduszkę, pod którą trzymam Colta w tym śnie. Wyciągam i mówię, jestem Luca Corleone. Wypierdalaj z mojego snu. Odciągam kurek. Odciągnąłeś kurek i widzisz, jak on z nienaturalną siłą podnosi cię i ciska cię z tego łóżka. Poprosiłbym cię w tym momencie o... Albo może inaczej. Co robisz, nie? Bo to jest moment, kiedy on cię jeszcze podnosi i zaraz tobą ciśnie właśnie. Czy ty próbujesz się wyrwać, czy jednak próbujesz do niego strzelić, czy próbujesz dobrze upaść? Dobrze. Ja próbuję strzelić. Okej, czyli w takim razie i tak polecisz, ale jeszcze będziesz mógł w ostatnim momencie do niego strzelić, więc poproszę cię o... Wiesz co? Powiedzmy, że z jednej strony to jest trudna sytuacja, ale z drugiej strony jesteś w tym momencie bardzo spięty, więc po prostu rzuć tak normalnie na swoją walkę, znaczy na swoje strzelanie. Okej. Już patrzę. Tak, to jest... No to będzie chyba okej. Jest to, owszem, jest to trudny sukces, tylko musisz rzucić na obrażenia, to jest... Aha, tylko gdybyś mi powiedział, ile Colt ma obrażeń. Wydaje mi się, że to obrażeń, jest bo... K8 z tego. Okej, dobrze, to już rzucimy tutaj. D8. 4. 4 plus rozległ coś się... pewnie, bo... Wiesz co, sprawdzę, ale właśnie wydaje mi się, że to jest tylko K8. Momencik. Tutaj gdzieś chyba były te statystyki. Bo ty nie masz tego nigdzie zapisanego.
Wiesz co, nie w tym kawałku, co wysłałeś tego do tworzenia postaci, tam nie było tego chyba. O, poczekaj, dobra, mam to. Dobrze pamiętam. Colt, pistolety kalibru 32, obrażenia 1K8. Jakbyś miał Mauser, to byłoby 1K8 plus 1. Tutaj rewolwery też K8, więc to będzie K8. Dobrze, zatem 4. No rozległ się huk, kiedy ty leciałeś z siłą taką, jakby on był gdzieś 3 razy silniejszy od takiego przeciętnego człowieka. Widzisz, jak kula rozerwała część jego skóry, ale nie polała się krew ani nic takiego, on tylko tak zawył z bólu. Ty lecisz, uderzasz, po prostu wiesz, gdzieś się przewalasz po tym pokoju. Rzuć kaszuską i to będą obrażenia, które dostaniesz. 2. Gdzieś się potłukłeś, wiesz, uderzyłeś ramieniem w ścianę i widzisz, jak on rozwiewa się. I z takim sykiem w miejscu, w którym on był, pojawia się w tym momencie mgła. Biała mgła, która taką jest chmurką. A cała wasza reszta budzi się, bo usłyszeliście wystrzał. I ty, Luka, czekasz na moment, w którym ty się obudzisz. Ale się nie budzisz. I poproszę cię o rzut na poczytalność. Ja nie piłem tej kawy. No poczytalność, dobra, już rzucamy. My drodzy, co usłyszeliście, jak zrobili, usłyszeliście, co robicie, jak usłyszeliście wystrzał? No ja tam udam się. Biorę pistolet i biegnę w tamtą stronę. Wiesz co, we mnie się w sytuacji, kiedy chodzi o broń palną, to w opcji fight or flight włącza się we mnie raczej flight, bo ja nie jestem zwolennikiem, broni palnej, więc tak, w pierwszej chwili, odruch po prostu łapania, ubrania, wskakiwania w buty i szybkie nasłuchiwanie i próba zlokalizowania, chociaż kurczę, no nie zlokalizuję teraz po wystrzale, gdzie to mogło być, ale nasłuchuję dźwięków, staram się najpierw, zanim w ogóle wybiegnę z pomieszczenia, z pokoju, to staram się ustalić, co słyszę właściwie, co widzę, czy nie wiem, budynek jest otoczony, czy wiesz. No. Hayley? No ja też narzucam coś na siebie i biegnę po prostu w stronę, z której usłyszałam ten wystrzał, próbując może zobaczyć, czy właścicielka się obudziła. Luka, tracisz jeden punkt poczytalności. Czujesz ten przerażający strach, który gdzieś cię paraliżuje. Ten potwór zniknął, ale ta mgła jeszcze trochę się unosi. Dziękujemy wam za ten odcinek i zapraszamy was do następnego i to już finałowego odcinka rozdziału drugiego. Do zobaczenia. Cześć. Pa.